Cześć, witam Was na kanale Rootblock i dzisiaj sprawdzamy, ile mocy ma Tesla Y Long Range 2023 w serii. Następnie kupimy Acceleration Boosta i zmierzymy ją jeszcze raz na profesjonalnej hamowni. Do dzieła! Znajdujemy się właśnie na Politechnice Wrocławskiej w Wydziale Mechanicznym Katedra Inżynierii Pojazdów i dzięki ich uprzejmości dostaliśmy do zabawy taką oto hamownię. Przyjechaliśmy naszą Tesla Model Y Long Range i sprawdzimy, ile Tesla dokładnie ma koni mechanicznych w momencie, kiedy wyjeżdża z fabryki, czyli w tak zwanej serii. Jest to samochód dosyć nowy, ma 3000 km przebiegu, więc jeszcze degradacja baterii na pewno nie nastąpiła aż tak znacząco, żeby wpłynąć na te pomiary. Druga sprawa, będziemy auto mierzyć w okolicach 60% naładowania, dlatego że moc spada wraz ze spadkiem wartości naładowania baterii. I chcemy pokazać jakby wartości takie najbardziej popularne. Nikt z nas nie jeździ cały czas na 90% baterii. Następnie kupimy boosta, no i zobaczymy, co wyjdzie. Przed hamownią oczywiście zrobiliśmy pomiary drogowe. Tesla obiecuje 5.0 do setki, my przy 60% naładowania i w dwie osoby na pokładzie uzyskaliśmy wynik 5.25. Jest z nami Kacper, cześć. Cześć. Chciałbym Cię zapytać o tą hamownię, jakbyś mógł opowiedzieć, co dokładnie mamy za sprzęt, no i gdzie się znajdujemy. To znajdujemy się na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Inżynierii Pojazdów. Jest to hamownia niemieckiego producenta Macha, model MSR 1050. Ciekawostka od producenta hamowni, jak przyjeżdżają nam tu serwisować, to cały czas to powtarzają, że to jest jedna z dwóch takich hamowni w Europie. Jedna u nas, druga w ABT pod Berlinem. Umożliwia nam hamowanie pojazdów do 1300 kW na oś, czyli praktycznie jesteśmy w żaden sposób nieograniczeni. I możemy symulować warunki panujące na drodze, czyli obciążenia, jakieś górki, zakręty, symulacja nawiewów powietrza. No, daje nam praktycznie nieograniczone możliwości. No to co, sprawdźmy, ile koni ma Tesla. No dobra, to próbujmy. Zobaczcie, jak GPS wariuje. Tesla myśli, że jedziemy. Pozycja GPS się odświeża co jakiś czas, więc właśnie wjechaliśmy do Odry. Czyli 120 na godzinę? Tak jest. Prędkość maksymalna, zobaczcie, jak moc została ograniczona. Taki normalny pomiar wygląda tak, że dodajemy gaz, maksymalnie rozpędzamy samochód na danym biegu, potem wrzucamy go na luz i czekamy, aż się wytoczy do zera. Tutaj nie możemy tego zrobić, bo mości nam panujący Elon jednak stwierdził, że nawet w Dynamodzie będzie rekuperacja. No i to nam bardzo, bardzo zaburza wyniki pomiaru, dlatego ja muszę tutaj pedałem przyspieszenia regulować tą rekuperację, tak żeby ani Tesla nie hamowała, ani nie przyspieszała podczas tego wytaczania. Zobaczcie sobie na wykres mocy. Przy maksymalnym przyspieszeniu no, wychodzimy poza skalę ponad 600 Wh na kilometr. No dobrze, co my tu mamy? Ile wyszło? Wyszło 425,9 konia mechanicznego po normach. Tutaj jest niemiecka norma DIN, uwzględnia ona wszystkie warunki otoczenia, czyli to jest moc, którą by podał producent. Zmierzone realnie na hamowni 414, no ale podajemy tą moc, która jest w tym momencie akurat przy tych warunkach lekko wyższa, bo tak by podał producent. Tutaj na wykresie możemy zaobserwować trzy linie. Osoby, które gdzieś miały do czynienia z hamownią, mogą zadać pytania, dlaczego tylko trzy linie, dlaczego nie mamy zmierzonego momentu, zaraz do tego dojdziemy. Zielona linia to jest pomiar strat, niebieska to jest moc zmierzona na kołach, a czerwona moc na silniku. Powinniśmy mieć jeszcze w naszym przypadku linię pomarańczową, czyli linię momentu obrotowego. Nie mamy go dlatego, że do obliczenia tego momentu potrzebujemy prędkość obrotową silnika. Tesla tego nie ma, nie możemy tego zmierzyć, ale mamy tutaj pewien pomysł. W następnym pomiarze spróbujemy do tego dojść. Weźmiemy prędkość obrotową silnika, przeliczoną z prędkości kół. No z tego, co się udało wyczytać, Tesla nie ma żadnych przełożeń, czyli po przeliczeniu wielkości koła na obroty jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki ten silnik ma obroty. To będzie wiadomo przybliżony pomiar, ale coś nam powie i na pewno nam narysuje ten moment. Wartości mogą się nie do końca zgadzać, ale przebieg będzie na pewno identyczny, jak powinien być. No dobra, pomiary w serii zrobione, więc kupujemy boosta. Boosta kupuje się bardzo prosto, oczywiście wszystko w aplikacji Tesli. I mamy dwie drogi, albo płacimy 9,5 tysiąca złotych, albo z punktów poleceń, wystarczy polecić jedną Tesla na dzień dzisiejszy i dostajemy 7,5 tysiąca punktów, a boost kosztuje 7 tysięcy. Więc wchodzimy sobie w naszą skrzynię nagród, dajemy odbierz, przechodzimy w ulepszenia. No i na samym dole mamy Acceleration Boost. Zgodnie z tym, co pisze Elon, czas od zera do setki powinien zmniejszyć się do 4,4 sekundy. Oczywiście pomiary przed boostem też zrobiliśmy, wyszło nam 5,25, natomiast robiliśmy to przy 60% baterii. Zobaczymy też, co powie nam hamownia. Klikamy odbierz, potwierdzenie, zamień bony.
Zamówienie odebrane. Aktualnie nie zostaną wprowadzone, gdy samochód będzie na biegu postojowym i podłączony do sieci Wi-Fi, więc czekamy. No i bus zakupiony, trwało to dosłownie minutę i już Tesla jest zaktualizowana. W tej chwili w zakładce pedały i układ kierowniczy mamy tryb chill oraz sport, wcześniej to był chill i standard. No i oczywiście jak wejdziemy sobie w oprogramowanie i mamy zakładkę wzmocnienie przyspieszania w zestawie, no i informację, że zwiększono parametry pojazdu i przyspiesza w tej chwili do setki w 4,4. Sprawdźmy, co na to hamownia. Jeszcze raz da? Dobra, czekaj, bo wyszedł z trybu hamowni. Elon nam utrudnia pomiary. Właśnie włączył tryb obniżonej mocy, możemy jechać maksymalnie 24 na godzinę, więc... Musimy trochę Tesla oszukać i nią się przejechać na normalnym trybie. Zobaczmy, co to będzie. Dobra, co my tu mamy? Nie ma się z czego cieszyć. Prosto mówiąc. Z tyłu widzimy tutaj na wykresie cienka linia to jest poprzedni pomiar, gruba to jest teraźniejszy. Czyli teraz nam wyszło 437,3 konia. Tak jak widzimy do 145 na godzinę auto jest rzeczywiście mocniejsze. Potem już jest identycznie. Praktycznie wykres w wykres, a tutaj mamy różnicy przy 100 na godzinę możemy sprawdzić. Przy 100 na godzinę mamy 404 konie przed wykupieniem boosta i 432 po wykupieniu boosta, czyli około 30 koni. Doszedł nam tutaj wykres tego momentu. Do tych wartości nie do końca bym się przywiązywał, chociaż myślę, że te 638 Nm to jest realna wartość, ale przebieg jak najbardziej uważam, że jest ok. Tutaj ładnie rośnie, potem jest stabilny, a tutaj podejrzewam, że chodzi tak zwany flux w sterowaniu, jest obniżenie momentu, żeby zwiększyć prędkość obrotową silnika. I to ewidentnie tak to wygląda, także myślę, że to się w miarę udało. Tutaj jedyne co możemy zaobserwować to, że wykres strat się nam nie do końca pokrywa w tym momencie, ale to przez tą rekuperację, którą musimy trzymać pedałem przyspieszenia, a nie jest automatycznie i to jest po prostu mój błąd ludzki, ale to jest niewielkie wartości. Czyli podejrzewam, że ten wykres tutaj do końca wyszedł troszeczkę nad tym poprzednim pomiarem, ale nieznacznie. No i zobaczymy, jakie przełożenie będzie miało to na drodze. Zmierzymy auto dokładnie tak samo naładowane, tak jak mierzyliśmy wczoraj, czyli przy 60% zrobimy 0-100 z boostem, z takim samym obciążeniem, czyli dwie osoby na pokładzie i pusty samochód. No i zrobimy jeszcze ten eksperyment z naładowaniem auta do 90% i zobaczymy, czy jakby naładowanie baterii też ma wpływ na wynik. Pomierzone, pojeżdżone i wyhamowane. Więc czas na mały komentarz. Jeśli chodzi o to, co pokazała hamownia, to powiem szczerze, że byłem mocno zawiedziony. Liczyłem tu na większy przyrost i przede wszystkim na to, że ten wykres pokaże nam, że no znacznie się zwiększyła ta moc samochodu. Okazało się, że dostaliśmy ekstra 30 koni, natomiast drogowy test zaskoczył wszystkich, łącznie z Kacprem, który też był w szoku, jak wysłałem mu wyniki i pomiary z Dragiego. Więc podsumowując, przed boostem uzyskaliśmy czas 5,25 do setki. Dokładnie ta sama droga, dzień po dniu, podobne warunki pogodowe, takie samo obciążenie. Natomiast po booście to było 4,55. I tu mówimy o pomiarach przy 60% baterii, dlatego że mówiłem wam o tym, że chcę zmierzyć auto tak jak zasadniczo jeździmy, czyli w tym przedziale 20-80. Nikt nie jeździ cały czas z 90% poziomem naładowania. Nie znam wyniku jeszcze naładowania 90%. Wy jak oglądacie ten film, to go poznacie za chwilę. Ja jadę dzisiaj wieczorem zmierzyć to auto po naładowaniu do 90% i zobaczymy, czy rzeczywiście będzie to Elonowe 4.4. Pewnie będę jechał też sam, więc będzie mniejsze obciążenie, więc teoretyczne szanse są. Natomiast jeśli zastanawiasz się nad boostem i chcesz wydać 9500 dla zwiększenia przyspieszenia, a właściwie zmniejszenia czasu do setki o 0,7 sekundy, no to moim zdaniem nie jest to warte tych pieniędzy, natomiast odczucia z jazdy i to wszystko jest zauważalne. Przede wszystkim reakcja na gaz jest dużo bardziej żwawa, to auto jakby szybciej reaguje i wystrzela jak z procy. No czasy do setki są też lepsze. Wydaje mi się, że Y Long Range nie jest samochodem do wyścigów, więc ta różnica myślę, że w zwykłym użytkowaniu aż tak bardzo nie zrobi. Natomiast za punkty, jeśli policzyłeś komuś Tesla, dostałeś bonus, to jak najbardziej uważam, że to jest warte tego zakupu i to jest jeden z chyba najsensowniejszych wyborów,
faktorów, jeśli chodzi o cenę, jakość, możliwości. Bo normalnie cennikowo ten boost kosztuje 9500, a możecie go mieć za 7000 punktów, więc to jest całkiem spoko. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Dajcie mi znać, co sądzicie o materiałach o Tesli. Jeśli chcecie, żebyśmy coś jeszcze pomierzyli, posprawdzali, no to jakby i my, i Politechnika, myślę, że jest otwarta na takie projekty. Piszcie w komentarzach, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rudblog. Czołem!